Full Moon w miniony weekend zagościł na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Festiwalowi wykonawcy muzyki elektronicznej przybyli do Raciborza z całej Europy. Full Moon to występy na żywo wykonawców muzyki elektronicznej. Na dziedzińcu Zamku Piastowskiego przygotowano scenę oraz stworzono strefę muzyki z miejscem do tańca. Przez 3 dni trwania festiwalu zaprezentowało się wielu międzynarodowych muzyków. Po raz trzeci odbywa się festiwal muzyki elektronicznej pod nazwą Full Moon. Mamy w tym roku wykonawców z Europy, z Niemiec, z Czech, z Ukrainy oraz topowych artystów z polskiej sceny. Muzyczny weekend w Raciborzu przyciągnął nie tylko fanów muzyki elektronicznej. Wydaje mi się, że pomimo tego, że jestem współorganizatorem, a nie była to muzyka, że tak powiem, pierwsza memu sercu, najbliższa, no to jednak nóżka potupuje. Muzyka elektroniczna, ale w bardzo delikatnych brzmieniach dla ludzi, którzy wyszukują poniekąd tego rodzaju muzyki. Raciborski Full Moon jest młodym festiwalem, jednak ma już swoją historię. Pierwsza edycja była zaraz jakby pół roku po COVID-zie, dobrze mówię? Tak, po COVID-zie. Zorganizowana naprawdę na wariacko w 3 tygodnie. Sfinansowana przez nas dwóch, przeze mnie i przez Wojtka. Oczywiście nie spięło się to budżetowo w żaden sposób, ale że jesteśmy obaj pasjonatami muzyki i chcemy coś robić w Raciborzu, żeby to miasto żyło jeszcze więcej z roku na rok, to postanowiliśmy to robić. Druga edycja zeszłoroczna już była dużo, dużo lepsza. Już żeśmy podeszli do tematu na luzie, bo 3-4 miesiące przygotowania. W tym roku trzecia edycja to już są przygotowania właśnie od listopada. Także już grubo, grubo ponad pół roku, żeby wszystko ułożyć, spisać, zorganizować, pozałatwiać i tak dalej. Podczas letniej imprezy plenerowej oprócz strefy muzycznej organizatorzy zapewnili również inne atrakcyjne strefy tematyczne. Są strefy tatuażu, są takie straganiki, gdzie można nabyć fajne rzeczy. Jutro też pojawi się strefa wodociągów naszą pyszną wodą. Mamy też strefę barbera, także w niedzielę będą e-pokazy, także no, każdy coś dla siebie znajdzie na pewno. Tegoroczny festiwal trwał 3 dni od piątkowego popołudnia. Zabawa w piątek i sobotę trwała do późnych godzin nocnych. Natomiast w niedzielę wstęp był bezpłatny i przygotowano również atrakcje dla najmłodszych.